Jest poniedziałek, 29 listopada. Wyobraź sobie Jezusa, który jest czymś zaskoczony. Niech to będzie zaskoczenie, które go porusza i sprawia, że patrzy na otaczających go ludzi z uwielbieniem. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Gdziekolwiek Jezus się pojawiał, tam przychodzili do Niego ludzie w potrzebie. Jedni, aby słuchać Jego mądrej nauki, inni, aby zobaczyć tę niezwykłą moc, jeszcze inni, aby prosić o uleczenie znękających ich słabości. Przychodzili i tacy, którzy niczego nie chcieli dla siebie, ale pragnęli opowiedzieć Mu o cierpieniach swoich bliskich, mając nadzieję, że to wzruszy Jezusa. Po co Ty przychodzisz do Jezusa? Wśród tych, którzy przyszli do Jezusa, był setnik z miasta Kafarnaum. Stanął przed Panem, aby prosić w intencji swego sługi. Jego modlitwę
krótką i pozbawioną wyszukanych słów, przepełniały współczucie i wiara. I to sprawiło, że spotkanie setnika z Jezusem było wyjątkowe. Co masz w sobie tak pięknego, że zachwycić może nawet Boga? Nasza modlitwa za innych ludzi może wzruszać Boga. Najważniejsze jest, aby wierzyć i głęboko pragnąć tego, o co prosimy. Modlitwa musi mieć także element bezsilności. Mówię Bogu o tym, co chciałbym dać innym, ale nie mogę lub nie potrafię. Dlatego przychodzę do Niego i opowiadam Mu o swoich pragnieniach, pokornie prosząc, aby wzruszyły Go moje płynące z serca słowa. Jakie słowa dzisiaj, teraz są Twoją głęboko z serca płynącą modlitwą? Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Porozmawiaj na koniec z Bogiem o tym, co Go w Tobie zachwyca, a także o tym, co jest teraz głęboko w Twoim sercu. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.